Witam bardzo serdecznie, z tej strony Skuler. A kto najwyżej obejrzał poprzedni odcinek, to dobrze wie, że już moja zbraja już powoli padła. Więc dlatego pozwoliłem sobie, żeby no trochę, no sobie zgarnąć sobie lepszy ekwipunek i tak dalej. I no i sobie postanowiłem, że właśnie tak tę wieżę zrobi. No w poprzednim odcinku no zgarnąłem na ciekawe zbrojki, ale uznałem, że na razie nie wykorzystam jeszcze. Jedyne co mam właśnie dobrego, to mam tą klatę z właśnie z komnaty prób. Mamy sobie no, jeszcze dwie fajne książeczki, chociaż to spowolne podanie też jest sobie też dobre. No i no, jak widać całkiem sporo rzeczy musiałem zgarnąć. Okej, okay, tego trochę jeszcze żelaza mam, więc wykorzystam jeszcze. Ale też właśnie pomyślałem, żeby właśnie też pokopać inne jeszcze surowce, no bo myślę, że mogło mi się jeszcze przydać inne rzeczy. Tak coś podejrzewam, że potrzebuję jeszcze tego żelaza i tak dalej. Bo możemy najwyżej następnym razem kontynuować, myślę, te komnaty prób, żeby podziałać z tym dalej. Ale jak na razie to właśnie potrzebuję jeszcze tego żelaza i teraz tak się zastanawiam, jak to mam sobie zrobić. No ja mam sobie trochę syfo i będę musiał je w końcu ogarnąć. Też mimo wszystko chyba nie ma takiego problemu, bo generalnie porobiłem sobie właśnie tych porobiłem tego węgla drzewnego, bo właśnie myślałem, że także w ten sposób będę tworzył te pochodnie i tak dalej i nie będę szukając tych węgla i w ogóle. Dobra, teraz to właśnie myślę, no to już generalnie mam jakby generalnie jakąś kopalnię, której teraz je wykopię i mam właśnie takie rozkminy, bo że jeśli chcecie w następnym, żeby w następnym odcinku udał się do Netheru, bo mam w sumie już jakąś tam okazję, bo zleciliśmy ostatnio lawę, więc raczej nie będzie problemu, żebym no żeby jak stworzył ten portal do Netheru i coś tam już powykopywał, jakieś rzeczy. Może uda mi się ogarnąć nawet netherety i inne takie rzeczy. A ja myślę, że powinien już coś tam już powoli ogarniać, już o wiele potężniejsze rzeczy. No po to co się dzieje ostatnio. A jak dobrze wiecie, jak więcej już oglądacie moje odcinki, to dobrze wiecie co tam się dzieje. I może jeszcze będzie też taki jeszcze odcinek z komnatami prób, bo no bo myślę, że będzie jeszcze coś ciekawego, myślę. Ale że możemy pójść gdzieś dalej. O i jest żelazo, elegancko. O to mi aha. Dwie sztuki tylko. A dobra, może uda mi się znaleźć jeszcze więcej. Nie, co byście zresztą tej serii, to możecie dać znać w komentarzach. Dajcie znać. Okej, okay, widzę, słyszę już zombiaka. Czyli ja jestem chyba już blisko jaskini. Chociaż mam niby bardzo blisko jednak te cave'y, ale ale z tym aktualnym wyposażeniem to jest spoko co słabo, więc będę musiał skorzystać z innej opcji. Aha, bo już generalnie noc się zrobiła. No dobra. Wszystko, że mam na zużycie. O, dzień dobry panie Edku. Naprawdę fajnie jest cię tutaj zobaczyć, ale ale na razie chyba jeszcze tak się nie zobaczę jak na razie. A i w ogóle zapomniałem też właśnie wspomnieć, że ja już po to kończyłem mój. Dzień dobry. Dzień dobry panie Edku. Co tam masz? Nie wiem, czy jakiegoś dirta ma, czy coś, dobra, nieważne. Tutaj już mam strych generalnie już, zrobiłem sobie. Nie wiem, właśnie myślałem, że właśnie tu zrobić najwyżej ten magazyn. Ale teraz to właśnie tak głębiej się zastanawiając, czy nie będę miał też takie ciekawe zejście. Właśnie taką mam generalnie myśl, że mogę zrobić też takie zejście. I ta będą najwyżej będzie więcej rzeczy jakichś takich bardzo interesujących. Nie, takie na razie są moje myśli, ale jak będzie wyglądało w praniu, to nie mam zielonego pojęcia. Wszystko się okaże, no, no to. A i właśnie zrobiłem generalnie też farmę wełen. What? No szkurde. No mi tu włażą w ogóle jeszcze. Tam jest właśnie ta wioska pillagerów, ale ja jeszcze do niej się nie udaję, bo ostatnio tam się dzieją dziwne, chore akcje i nie chcę na razie chyba je odwiedzać, naprawdę, bo na razie wiadomo, czuję się niepewnie. No i zrobiłem tą farmę, generalnie też tych, zapomniałem też wspominać, więc no tutaj nie jest jeszcze generalnie tak źle, ale
No ale mogło być lepiej. Nie powiem, że nie. Dobra, jeszcze porobię tego. Potrzebuję tak czy że dużo tego żelaza i tak dalej, żeby najwyżej no, kontynuować się najwyżej tej komnaty prób, jak najwyżej bym chciał jeszcze trochę tam poeksplorować i w ogóle. Nie no, bo myślę, że byłoby tam jeszcze jakichś więcej ciekawych rzeczy. Nie, mogło być tam najwyżej z dwa odcinki jeszcze najwyżej, jak bardzo byście chcieli. O Jezus. No dobra, to już to pokopię, bo będę się obijał głową i tak łatwo ci nie dostanę. Ci najwyżej ten odcinek będzie głównie pogadankowy, bo tak dużo planów nie mam, a chcę już wniosku już porozwijać. Więc potraktujcie to jako taki pogadankowy. Najwyżej możecie dać znać, co myślicie o tej serii, co byście mogli jeszcze tu najwyżej zrobić, bo podejrzewam, że możemy jeszcze dużo ciekawych rzeczy zrobić, ale to jeszcze nie jest tak tylko zapewne, co możemy jeszcze zrobić. A okej, okay, super, jaka się wkopała jak to cave'a. Dobra, szybko się pozbyłam szkieleta. No węgiel, ale w sumie już węgla niby już mam. Ale z pieca, no to piec, no. Ale co my tu sobie możemy? A tak sprawdzę sobie. No nie. Ale dobra, widzę żelazo. Widzę żelazo, więc... Nasz ty kurde... Wypad! Dobra. Dobra, mamy żelaza. Tak, a co? Dobra, to jeden z drugiej z tego właśnie wyszło. Jeden, tak, a coś dobrego. Ile tego sztuk będzie? 7. Ej, dobra, nie jest źle. Co my też mamy? A, mamy te porosty jakieś. Tutaj... Wiedzę żelaza. Ej, no to sobie całkiem niezły cave w ogóle powstał. Ej, no i nice. Dobra, no to coś się udaje, coś się udaje. No to mam jakiś już powoli progres. Dobra, już mi się to nawet podoba, bo widzę jeszcze więcej żelaza. I elegancko. I ile tego? 17. No i dobra, ty. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Ej, tu jeszcze, ej. Co jest? Jakiś bogaty cave w żelaza? Chyba tak, no na to wychodzi. Nie no, takie coś jest fajne, nie? Czekaj, tu jeszcze jakiś... Mogło być tu jeszcze jakiś żelaza, które jeszcze przykapiłem. A nie no, nie jest taka zła ta jaskinia, jak myślałem. Tylko czy ja pamiętam, jak się tworzy portal? No chyba już wiem, jak nie. Starym sposobem z speedrunów. I dobra, ej, no 24 sztuk, ej, panie, no to na razie chyba póki co będzie starczyło na cały set i w ogóle, ej, nie jest źle. Nie, naprawdę, ja wcześniej obczaiłem, więc... I dopiero co się wkopałem się tutaj, naprawdę. Nie no, normalnie jak na zawołanie, no to... Dobra, to jak robią się tu ziemniaczory, tutaj, żelaza, no dodałem mi jeszcze tutaj więcej, no to ty. Myślę, że można by coś już powoli pozdziałać. Czekaj, to w sumie ja jeszcze chyba... No pokopię sobie jeszcze tego gravelinium, bo... No bo myślę, że potrzebowałbym jeszcze... No bo chyba nie mam. Nie mam tego, krzemienia, żeby... mieć się na to krzesiwo, więc... wezmę sobie od razu. Łopatą byłoby mi przyjemnie, ewidentnie. Dobra, dawaj. Dawaj mi krzesiwo. Co się krzesiwo? Ten. No jak to się nazywa, no? Krzemyk, o. No. Dawaj. Czy ja w ogóle te trafię w końcu? Ej, no bez jaj. No dawaj, no, ja nie chcę spędzić całego dnia w ogóle, ej. Jest, w końcu, Jezus. Ile można było, no. Panie. Ja no, zwierzę tylko nie poczęłem, więc no, to ja po prostu już sobie rozstawię i tyle, no. No i możemy już powoli stworzyć nawet portal wyjątkowo do netheru. Dobra, czyli tutaj cyk, 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 no i dobra. No i nice, no i mamy krzesiwo. Szrek,
A właśnie, gdzie Szereg się podział, no bo nigdy go nigdzie nie widziałem. No więc zobaczymy, co będzie dalej w takim razie. Jak to będzie? Ej, ja nie wiem, czy ja pamiętam, jak się tworzy. Ej, żeby nie walnął jakiegoś błędu tutaj. Cyk, cyk. A jak to było? A nie, dobra, chyba już pamiętam, jak to się chyba robiło. Ja nie chcę walnąć żadnego błędu, nie? Czekaj. Tak się robiło? A, tak, dobra. Czekaj. Czekaj, to właśnie coś było w ten stylu? Nie pamiętam znowu. Zrobić o tak. O! Chyba tak miało być. O! Tu jeszcze jest lawa. Czekaj, to było tak? Nie, chwila. Jak to było? O, chyba to było w tak. Kurczę, je. Ale nie no, dobra. Tak tam się musiało najwyżej oglądać. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Nie, czekaj. Dobra, i teraz w ten sposób musiałoby być chyba. Dobra. Jak da... A! Jezu, dobra, nie spadnie jeszcze tylko do lawy. Cyk, cyk, do... Dobra. Cyk i cyk. Ej, no i nice, no i mamy. Nawet udało mi się nawet przypomnieć, jak się tworzy portal, nice. To odpalamy, chyba że... Dobra, odpalmy w sumie już ten portal. No i dobra, no i mamy portal, no to, to bardzo dobrze. No i dobra, no to jest taka, to dobra, no to... Co możemy jeszcze... Dzień dobry. Osioł! Co ty tu robisz? Sytuacja tutaj wyjątkowo robi się poważnie. Zobacz, co mam z tyłu skrzynia i... Zobacz. No widzę jaką skrzynkę, ale... No to otwórz sobie i weź. Czy? Takie rzeczy mi dać? I co to... Dziennik jeden? Szrek. Szrek mi powiedział, aha, żebym ci to przekazał. I oto proszę bardzo. Ej, to trochę za... Co ty gadasz w ogóle? Że takie rzeczy? No jakże. Ale lepiej to przeczytaj. Aha, musisz o tym wiedzieć. Ale dobra, co w ogóle? O co chodzi? Jeśli to czytasz, Skuler, to musisz o nich wiedzieć. O kim mam wiedzieć? Ponieważ ten ich szef nie jest zwykłym illagerem, niż ci się wydaje. To, co ostatnio odkryłeś, to przezwało mroczną siłę. Jestem w fazie rozkmin, o co w tym chodzi. Więc na razie, na tyle informacji. Może ty rozwiążesz. Co? Jaką mroczną siłę? O co chodzi? Też chciałbym wiedzieć, co to konkretnie jest, ale nie jestem w stanie też tego pojąć. I to jeszcze... I to jeszcze Szrek to napisał? To jest dziwne. Ale osioł... No dobra, niby fajnie cię spotkać, ale... nie no, to miała być do zwykła spokojna seria, ale tu ja widzę, że takie rzeczy muszą być. Zresztą... Czekaj, jak tyś w ogóle wlazł do mojego domu, no? Czyż byś się chyba nie zmieścił tu? Nie powiem ci, w jaki sposób się dostałem, ale na pewno powiem ci tylko tyle, że gdzieś przez okno. Jak przez okno? Czyż nie widzę żadne rozbite szyby, chyba że jestem ślepy, no to nie wiem, ale... Nie no, to... A gdzie jest w ogóle Szrek, no? Skoro cię tam wysłał, to gdzie on jest? No właśnie mnie zostawił, bo został pojmany przez nich. I to już nie wiadomo, gdzie on konkretnie jest. Co? Ja nie wiem, co tu się w ogóle wyrabia, no ja nie wiem, no! Nie wiem, to jest tak dziwne, że po prostu to mi się już w głowie nie mieści, no. Nie, tak już nie zostawię, nie, dobra. To ja mam wywalone w ogóle, nie? Ja już nie dam je tych diamentów, już bez przesady, no. Bo skoro już potrafił zrobić takich rzeczy, to chyba już prędzej, żeby mogli już szybciej zrobić, no, zdobyć te diamenty niż ja. Ale nie, no, to już tą bramę już widzę, normalnie jest daleka.
Ej, to co? Co to jest za budynek, jak ja się pytam? No o co tu chodzi, no? Co nie się... Czy to jest dopiero 8 odcinek? Halo? To jest dopiero 8 odcinek? Nie no, oni się rozwijają ewidentnie za szybko, no. Halo, no zwolnijcie ja będę ten rozwój, no przepraszam bardzo, no. Nie no, oni są nienormalni, oni... Kiedy mieli w ogóle na to czas, żeby tak się rozwinąć? No przepraszam bardzo. Ja nie mogę, jakieś dziwne znowu rzeczy. Czekaj, co jest? Co to znowu za efekt jakiś śmie... Zmęczenie przy kopaniu... O co tu? Znaczy... ty... Jezu, ja naprawdę już nie wiem, jak mam to skomentować. A, wiedzę, że ty też chciałeś się tutaj wbić. No, ale... Aha, to się też musieli zamknąć bramę akurat, nie? Żeby... Nie, no oni są nienormalni, no. Jeszcze, ja nie wiem, jeszcze nagle dostał jakiś efekt. I nie mogę zaraz bić? Ej, no... To jest tam mroczna siła? Czy ja teraz nie jestem w stanie nawet już wbić tutaj? Ja nie mogę się już przebić normalnie. Nie no, nic. Nie, dobra, na razie to zostawię, no, bo nie wiem, co jeszcze mogą zrobić w ogóle. Bo skoro nawet takie rzeczy w ogóle się dzieją. No dobra, no nie było mnie parę dni, ale... Ale żeby rozwinąć się tak szybko? Ej, no bez jaj. No i dobra, na szczęście zniknął mi ten efekt. Ja nie wiem, trzeba to naprawdę... Ty musisz na spokojnie, bo ja już nie wiem, co tu się w ogóle odwala. Nie, to trzeba wyjaśnić, bo ja tak nie zostawię. Trzeba jakoś to ogarnąć inaczej, ale no, to teraz to... Nie... Bo też, że i tak będzie wystarczająco długi odcinek, więc... I zresztą już nawet nie wiem, co ja mam w ogóle zrobić, no. Mam portal do Netheru, ale... teraz nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, dajcie znać, o co w tym chodzi, no. Nie, to już dla mnie już to tak za dużo, że ja nie wiem, co ja mam w ogóle już tu zrobić w ogóle. Nie, to już dla mnie już to tak porąbane. Nie, to... Za coś jeszcze trzeba ich wyjaśnić, tego nie wiadomo jeszcze jak. Więc dobra, mam nadzieję, że mi się taki odcinek spodobał i widzimy się już niedługo. Zobaczymy się już, nie wiem kiedy, ale no możliwe, że jeszcze w tym tygodniu. No teraz jak to nagrano, to już jest sobota. Jest konkretnie 20 kwietnia, ale nie wiem, to kiedy konkretnie być. Jak takie rzeczy mogą się dziać? No takie rzeczy, naprawdę? Ja nie wiem, co to się w ogóle wyrabia w tej serii, no. Dajcie znać w komentarzach, co powinien zrobić teraz w ogóle, no. W sensie pod tym... W sensie, możemy najwyżej wbić w jakiś sposób i odkryć najwyżej, o co w tym może chodzić, bo... Bo ja tak nie zostawię. Tak nie zostawię. O nie. Także, to już zobaczymy się. Także, do usłyszenia. Na razie, cześć, siema.